Przed kilku laty do naszej strategii wprowadziliśmy czwarty filar. Pierwsze trzy to doskonałość w działaniu, klient i środowisko. Ale żadna firma nie może działać skutecznie, nie może rozwijać się, nie może realizować strategii bez udziału zaangażowanych pracowników. Pracownicy muszą mieć właściwych przełożonych i liderów, którzy poprowadzą ich do skutecznej realizacji strategii, do efektywnej pracy. Stąd pojawił się pomysł na doskonalenie przywództwa. Udział w całym programie wzięło prawie 80 osób. Dzięki rozwinięciu standardowych kompetencji przywódczych chcieliśmy podnieść zaangażowanie, komunikację i współpracę wśród wszystkich pracowników. Miarą tej poprawy stał się wskaźnik Employee Net Promoter Score, czyli wskaźnik ogólnego zadowolenia z pracy w MPWiK, o który pytamy w corocznym badaniu opinii pracownika. Pierwszym etapem doskonalenia przywództwa było stworzenie autorskich profili kompetencyjnych. Podczas warsztatów i grup fokusowych określone zostały nie tylko kluczowe kompetencje dla każdego stanowiska kierowniczego, ale też zachowania, które je definiują. Drugim krokiem było oparte na stworzonych wcześniej profilach kompetencyjnych badanie 360 stopni, które było narzędziem określania luk pomiędzy oczekiwanym a bieżącym poziomem kompetencji każdego z uczestników projektu. Po analizie raportów zbiorczych przyszedł czas na zaprojektowanie dwóch autorskich programów rozwojowych, zawierających moduły tematyczne odpowiadające lukom kompetencyjnym. Kolejnym krokiem, który dopiero mamy przed sobą, jest powtórne badanie 360 stopni. Poza merytoryczną otoczką tego projektu, możliwością zdobycia wiedzy menedżerskiej w zarządzaniu ludźmi, to, co było dla mnie ważne i chyba istotne, to spotkania z menedżerami, z kolegami, gdzie mogliśmy podzielić się wiedzą o pracy w swoim obszarze, gdzie mogliśmy podzielić się doświadczeniami. I mam nadzieję, że one przełożą się na zaangażowanie nie tylko nas, menedżerów i liderów, ale zaangażowanie także naszych pracowników, no i dobre relacje i budowanie zaangażowania w całej organizacji. Statuetka i nagroda jest to dla nas bardzo ważny element motywacyjny i stanowiący też wyzwanie na przyszłość, potwierdzający dobrą drogę, którą kroczymy, i jednocześnie jest to nagroda dla tych wszystkich zaangażowanych w projekt i nagroda i potwierdzenie prawidłowego wyboru naszej drogi.